Powitać na kolejnej debacie organizowanej przez Asia Explained, dzisiaj we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz z Klubem Jagiellońskim. Dzisiaj mam bardziej kameralne spotkania, ale jestem przekonany, że mimo tego i tak merytorycznie będzie na bardzo wysokim poziomie. Dzisiejsza debata będzie dotyczyła tego, mianowicie relacji japońsko-koreańskich w kontekście Stanów Zjednoczonych, w kontekście Chińskiej Republiki Ludowej, jak to wszystko tutaj funkcjonuje, jak może funkcjonować pewne predykcje na przyszłość. A są z nami dzisiaj pan doktor habilitowany Stanisław Meyer z Zakładu Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy również pana doktora Marcina Grabowskiego z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, również Uniwersytetu Jagiellońskiego. I naszą obecną tutaj jeszcze trzecią prelegentką jest pani Agnieszka Batko, również z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Natomiast spodziewamy się, że jeszcze dołączy do nas pan profesor UEK, doktor habilitowany Robert Jakimowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W każdym razie chciałbym, żebyśmy powoli tą debatę rozpoczęli i ja ze swojej strony takie drobne wprowadzenie, jedynie nie będę zabierał czasu z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że mój głos dzisiaj nie jest najlepszy, a drugi to jest powód pośredni, a bezpośrednim powodem są nasi doskonali paneliści. Jak Państwo wiedzą, albo jak Państwo domyślają się, konflikty pomiędzy Japonią a Koreą mają już dosyć długą tradycję, także nie jest to coś wyjątkowego. To, co możemy uznać za wyjątkowe i też może paneliści do tego się odniosą, to są pewne zmiany, które możemy zauważyć w obecnym konflikcie. Mianowicie, po pierwsze, już nie jest tak wyraźnie rozdzielony czynnik polityczny od czynnika ekonomicznego. One wydają się być dosyć mocno połączone. A co więcej, można również zaobserwować, że te czynniki ekonomiczne są nawet wykorzystywane dla pewnych celów politycznych. Natomiast trzecią taką również bardzo ważną zmianą, a zwłaszcza w kontekście tego, co dzisiaj chciałbym, aby Państwo poruszyli, to zwłaszcza zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, ponieważ postrzeganie samych Stanów Zjednoczonych, ich zaangażowania oraz tego, czy będą w stanie utrzymać ten taki solidny, mocny i produktywny trialog, czyli Stany Zjednoczone, Japonia oraz Korea Południowa, również stoi pod znakiem zapytania. Także już z mojej strony nie przedłużając, chciałbym na początku oddać głos panu profesorowi Stanisławowi Meyerowi, aby wprowadził nas nieco w taki historyczny, od tej historycznej strony koreańsko-japońską. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja pokrótce postaram się przedstawić problem stosunków japońsko-koreańskich i nie będę wybiegał za nadto wstecz, ponieważ rzecz zaskakująca, że w historii nie odnajdujemy zbyt wiele epizodów, które by sprawiły, żeby te dwie nacje miały się wzajemnie nie lubić, nienawidzić. Wiemy doskonale, że te stosunki są dzisiaj bardzo trudne. I o ile Koreańczycy mają więcej powodów, aby czuć niechęć do Japonii ze względu na inwazję Japończyków na Koreę, na Półwysep Koreański pod koniec XVI wieku, no to była tragiczna wojna, no, która zniszczyła Koreę na długie lata i Korea się przez wiele lat nie mogła podnieść po tej inwazji. Natomiast Japonia nie miała specjalnie powodów, aby czuć do Korei jakiś niechęć, albo aby nawet czuć jakieś poczucie wyższości. W zasadzie ta niechęć do Korei w Japonii narodziła się pod koniec XIX wieku. Ja bym tak datował, są 80. lata XIX wieku, kiedy obserwujemy w Japonii wybuch nacjonalizmu. Japonia przeżywa wtedy okres takiej szybkiej modernizacji, kopiuje wzorce zachodnie i zaczyna wtedy łakomie patrzeć na Koreę. A Koreańczycy, w przeciwieństwie do Japonii,
byli tak trochę odnosili się do Zachodu z rezerwą i no, nie chcieli podążać tą samą drogą. W tych takich okolicznościach w Japonii narodził się taka opinia, że Koreańczycy to jest jednak zacofany naród. Japończycy budowali wtedy właśnie to swoje takie poczucie wyższości i zaczęli rywalizować o wpływy w Korei z Chinami. W roku 1894 wybuchła pierwsza wojna sino-japońska. Japończycy spuścili Chinom baty i w rezultacie Chiny musiały zrezygnować z wszelkich roszczeń do Korei i uznały Koreę za w pełni niepodległe państwo. To otworzyło Japonii drogę do tego, żeby zacząć mieszać się w sprawy wewnątrzkoreańskie. Następna rozgrywka nastąpiła pomiędzy Japonią a Rosją, ponieważ Rosja też miała swoje interesy w Korei. I po przegranej wojnie Rosji z Japonią w roku 1905 to otworzyło drogę Japonii do objęcia Korei protektoratem. A w 1910 roku Korea została oficjalnie już zaanektowana przez Japonię. To się nazywało takie zjednoczenie obu państw. I teraz tutaj dochodzimy do właśnie źródeł tych problemów. W Korei rodzi się już wtedy nacjonalizm. Koniec XIX wieku zaczyna powstawać prasa w języku koreańskim. Rodzi się bardzo silna tożsamość narodowa i rodzi się opór wobec Japończyków. Aneksja Korei poprzedzona była kilkoletnimi walkami, nazwijmy to takimi partyzanckimi, które były bardzo krwawo stłumione przez armię japońską, a po 1910 roku Japonia wprowadziła tak zwane rządy miecza, czyli gubernatorowie rządzili w Korei twardą ręką. Anektując Koreę, Japonia wprowadziła tam swoich urzędników i przeprowadziła reformę rolną, która miała dla Koreańczyków, dla koreańskich chłopów katastrofalne skutki. Ona sprowadziła się do tego, że koreańscy chłopi, było tysiące, po prostu stracili ziemię. Co mogli zrobić? No, wyemigrować za pracą. Gdzie? Do Japonii. W ten sposób do Japonii ruszyła fala migracji, która była tak wielka, że wręcz Japończycy próbowali ją powstrzymywać. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ci Koreańczycy, którzy przyjeżdżali do Japonii, to oni pochodzili z najniższych warstw społecznych. To byli niepiśmienni chłopi, niewykwalifikowana siła robocza, która zajęła najniższe segmenty rynku pracy. Koreańczycy nie najlepiej się asymilowali ze względu na to, że skazani byli na życie w gettach. Japonia w owym czasie już była wysoko rozwiniętym państwem, już była wysoko zindustrializowanym państwem. W Japonii nie istniało coś takiego jak analfabetyzm. Pod koniec XIX wieku ponad 90% Japończyków chodziło do szkół, umiało pisać i czytać. Podczas gdy w Korei ten stopień piśmiennictwa był jeszcze dużo, dużo niższy. Więc do Japonii zaczęli przyjeżdżać i niepiśmienni Koreańczycy. No i wpadło na nich właśnie takie odium, że jest to taki głupi, zacofany lud. To zaczęło napędzać taką niechęć antykoreańską. I te antykoreańskie nastroje znalazły upust podczas tragicznego wydarzenia w roku 1923, 1 września, Tokio zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, głównie podczas pożaru. I po tym trzęsieniu ziemi miasto obiegła plotka, że Koreańczycy oni podpalają domy, zatruwają studnie. Efekt był tego taki, że gawiedź przy wsparciu
przy cichej aprobacie armii i policji ruszyła mordować Koreańczyków. I to wtedy władze japońskie troszeczkę otrzeźwiały i zdały sobie sprawę, że ten problem Koreańczyków no, trzeba jakoś rozwiązać i wprowadzano wtedy politykę asymilacji. W międzyczasie nastąpiła zmiana polityki japońskiej polityki w Korei. Mianowicie po I wojnie światowej Stany Zjednoczone wraz z Wielką Brytanią, Francją zaprowadzały nowy świat w Europie i nowy ład w Europie i także na świecie. I prezydent Wilson wygłosił wtedy taką słynną opinię o prawo do samostanowienia narodów. On miał na myśli wtedy głównie Europę Wschodnią, ale ta myśl, no, ta jego idea no, rozlała się na całą Azję i dała takiego bodźca do rozwoju ruchów nacjonalistycznych. Wtedy Koreańczycy upomnieli się o niepodległość. W 19 roku wybuchły wielkie zamieszki w Korei, które zostały krwawo stłumione. Japończycy zostali wtedy zmuszeni do rewizji swojej polityki wobec Korei i otworzył się wtedy taki kilkuletni okres dość liberalny, kiedy Japonia zezwoliła na większą swobodę kulturową, zezwoliła na nauczanie w języku koreańskim itd., itd. To trwało bardzo krótko, bo zaledwie dekadę, a w latach 30., jak Państwo wiecie, no Japonia pogrążyła się w wojnie najpierw z Chinami, później wojna na Pacyfiku. Pod koniec wojny w Japonii zaczęło brakować po prostu rąk do pracy. Wtedy Japonia nie tylko, że już odblokowała, odwołała te restrykcje imigracyjne, ale wręcz zaczęła sprowadzać robotników z Korei, przymusowych robotników. I w ten oto sposób pod koniec wojny w Japonii znajdowało się ponad 2,5 miliona Koreańczyków. Większość z nich wróciła do kraju po wojnie, ale pozostało 600 tysięcy. Oni nie chcieli wracać, ponieważ już się wychowali w Japonii, to już uznawali Japonię za ich ojczyznę, mimo że to nie była perfekcyjna ojczyzna. Jeszcze do tego wiemy, że przecież w Korei niedługo później wybuchła wojna koreańska, która no, sprawiła, że powrotną falę migracji do Japonii, tym razem już taką nielegalną falę migracji. A Japonia w owym czasie chciała się bardzo szybko no, rozwiązać problem przeszłości kolonialnej. Przed wojną do Japonii należał Tajwan, Korea, Sahalin, Guam. No, Japonia miała naprawdę duże posiadłości kolonialne i to było po prostu wielonarodowe mocarstwo. To jest dość trudna spuścizna i Japonia no, nie miała ochoty się z nią zmierzyć i miała w sumie takie szczęście, że w Pocztamie, no decyzją mocarstw zachodnich została pozbawiona wszystkich terytoriów zamorskich. Jedno pstryk i została okrojona, ja to nazywam, do czterech czysto japońskich wysp. Pozostał problem Koreańczyków, pozostał problem Tajwańczyków. Jak Japonia rozwiązała ten w roku 1952, kiedy odzyskała suwerenność w następstwie traktatu San Francisco, rząd japoński rząd wprowadził dekret, który pozbawił obywatelstwa byłych poddanych z kolonii tajwańskiej, z Tajwanu i z Korei. Zaś na problem diaspory koreańskiej, która liczyła 600 tysięcy ludzi, spuszczono na to zasłonę milczenia. Oni pozostali bezpaństwowcami de facto. Dlaczego bezpaństwowcami? Między innymi dlatego, że Japonia nie nawiązała jeszcze wtedy stosunków dyplomatycznych
z Koreą Południową, no o Korei Północnej nawet nie myślałam. Więc ten status Koreańczyków został no właśnie nieuregulowany i ponieważ Koreańczycy nie mieli obywatelstwa, zostali pozbawieni wszelkich przywilejów socjalnych, które były obwarowane obywatelstwem, a więc opieka społeczna, zdrowotna, a więc program emerytalny, dostęp do wielu zawodów, te, które są obwarowane właśnie klauzulą obywatelstwa, czyli administracja publiczna, uniwersytety. Koreańczycy po prostu byli z tego wyłączeni. Otrzymali możliwość naturalizacji na bardzo restrykcyjnych warunkach. Wielu Koreańczyków no, po prostu nie chciało przechodzić przez tą ścieżkę, ponieważ naturalizacja nie dość, że była bardzo upokarzająca, to wymagała w zasadzie zerwania wszystkich więzów kulturowych. A Koreańczycy oczywiście zaczęli się organizować. Zresztą zorganizowali się w dwie organizacje. Jedna organizacja była taką agencją Korei Północnej, a druga Korei Południowej. I co ciekawe, początkowo większość Koreańczyków skupiła się właśnie w tej organizacji Chungrung, która właśnie reprezentowała Koreę Północną. Dlaczego? Bo Korea Północna wykazała o wiele większe zainteresowanie diasporą w Japonii. A Korea Południowa wręcz przeciwnie, uważała tych Koreańczyków japońskich za no, co najmniej podejrzanych. Wielu Koreańczyków, którzy zdecydowało się na powrót do Korei, do Korei Południowej, lądowało w więzieniach, oskarżanych o szpiegostwo na rzecz Japonii, przepraszam, na rzecz Korei Północnej lub o zdradę narodową, o kolaborację podczas II wojny światowej. Więc to zniechęciło Koreańczyków do Korei Południowej. Ta sytuacja odwróciła się dopiero wtedy, gdy Koreańczycy no, przekonali się na własnej skórze, co to jest Korea Północna. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na początku lat 60., rok 59-60, do Korei Północnej, do Północnej wyjechało 100 tysięcy Koreańczyków z Japonii i za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. No jest to, można się zastanowić, co się stało w Japonii, kraj w końcu, który się rozwijał, no niedługo miał się stać trzecią gospodarką świata. Co się stało, że ci Koreańczycy nie chcieli mieszkać w tym kraju, że opuścili kapitalistyczny raj na rzecz Korei Północnej? Odpowiedź brzmi, to jest to, jak byli traktowani przez społeczeństwo japońskie. Właśnie, że nie mieli, Koreańczycy nie mieli możliwości rozwoju, awansu, no i żyć normalnie. Później się, kiedy zaczęły z Korei Północnej nadchodzić dość podejrzane wiadomości, ludzie zaczęli znikać, nagle się urywały kontakty z rodzinami, to ta fala emigracji do Korei Północnej zatrzymała się. A w międzyczasie Korea Południowa nawiązała stosunki z Japonią. Te stosunki, one tak były trochę tak pod przymusem nawiązane. Generał Park, który został wtedy, który był wtedy prezydentem, on był bardzo racjonalnym człowiekiem, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, który nienawidził Japończyków, prezydent Lee. I na tą normalizację stosunków też nalegały Stany Zjednoczone. Więc Stany Zjednoczone, no można powiedzieć, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, one były takim adwokatem dużym tej normalizacji stosunków. No i też później, co połączyło, jaki wspólny interes jednak Korea miała z Japonią, no to problem Korei Północnej, to jest to, co zbliżyło jednak te dwa kraje do siebie. Problem Koreańczyków się trochę polepszył, znaczy sytuacja się polepszyła, odkąd mogli już się starać o obywatelstwo południowo-koreańskie.
Dzięki temu no, mogli otrzymać paszport, mogli już zacząć jeździć za granicę, mogli się już starać o pozwolenie na pobyt nieograniczony w Japonii. Tak z biegiem czasu Japonia poluzowywała te restrykcje. Aczkolwiek no, społeczeństwo przez wiele lat było do koreańskiej diaspory uprzedzone, w zasadzie do dzisiaj jest. Jeśli pogrzebiemy w internecie, to znajdzie mnóstwo hejtu. Hejtu jest. Ale jednak status Koreańczyków się polepszył i to jest tak od 90. lat. I sami Koreańczycy też już zaakceptowali tą Japonię jako swoją ojczyznę. I to widać trochę po statystykach, że coraz więcej Koreańczyków decyduje się na naturalizację. Spada liczba Koreańczyków, którzy mają status właśnie specjalnego rezydenta z prawem stałego pobytu. No może nie będę się rozwodził tutaj na temat szykan, jakie dawniej Koreańczycy doznawali ze strony władz japońskich, no zawsze musieli nosić ze sobą kartę obcokrajowca. Jeżeli zapomnieli, to mandat. Musieli regularnie składać odciski palców, bo każdy obcokrajowiec, który mieszkał w Japonii, to dawniej tak trzeba było złożyć odciski palców. Też składałem. Też mi było na początku nieswoje, ale w ślad Japonii poszły inne kraje w końcu. Tym niemniej no, można stwierdzić, że jednak tolerancja czy akceptacja diaspory koreańskiej w Japonii wzrosła. Mamy z jednej strony hejt, mamy też akceptację. Ja tutaj nie widzę specjalnie nie widzę paradoksu. Może rosnąć akceptacja, może też rosnąć hejt. To wszystko patrzymy na to, co zależy od tego, na jaką część społeczeństwa patrzymy. Dzisiejsi Koreańczycy na przykład już mogą naturalizować się pod koreańskim nazwiskiem. Jeszcze 30 lat temu to było nie do pomyślenia. Taki wniosek był odrzucany, mimo że nie istniało takie prawo, które by zabraniało naturalizacji pod koreańskim nazwiskiem, ale właśnie to były takie niepisane zasady, bardzo dobre, żeby szykanować ludzi. Trochę się rozgadało, nie wiem, może przerwę w tym momencie i oddam głos komu. Tak, w takim razie ja bardzo dziękuję właśnie za takie bardzo szerokie jednak mimo wszystko wprowadzenie i też ten wątek diaspory, który nam tutaj się pojawił. Było też właśnie o tym, że to bardziej Koreańczycy mogą czuć pewną niechęć w stosunku do Japończyków niż Japończycy w kontekście Koreańczyków. I pojawiły nam się tutaj też takie dwa bardzo istotne aspekty, to znaczy nawiązanie relacji pod wpływem jednak Stanów Zjednoczonych też, które cały czas w jakiś sposób jednak tych swoich dwóch sojuszników musimy podkreślić. Dokładnie, w Azji Wschodniej jednak wspierało w jakiś sposób. W odniesieniu do tego, co dzieje się dzisiaj, jednak ta polityka amerykańska jest znacząco, wydaje się być znacząco odmienna. A drugie to jest właśnie postrzeganie też, czy to samych Chin, czy problemu Korei Północnej. Tak? Dwa narody, czyli Japończyków i Koreańczyków z południa, patrząc na Koreę Północną jako bardzo istotne zagrożenie, no jednak to był wspólny wróg. Obecnie Korea Południowa nieco inaczej mimo wszystko patrzy na swojego sąsiada. Japończycy nie do końca zmienili tą swoją percepcję. Jednak zanim będę chciał oddać głos doktorowi Grabowskiemu, aby właśnie rozwinąć ten wątek amerykański tutaj, jak to wyglądało, jak to wygląda teraz, jak faktycznie może te relacje również Amerykanów z Chińczykami mogą wpływać na relacje między Koreą a Japonią, oddałbym głos Pani Agnieszce i chciałbym się może, jak Pani poruszyła czynniki takie, które napędzają obecny spór albo które mogą
służyć jego zahamowaniu również? Czy mamy jakieś takie wyraźne, zarysowujące się czynniki? W tym obecnym sporze. Dokładnie, w obecnym możemy też, aby się cofnąć, oczywiście też odnieść. Jasne. Ponieważ po raz pierwszy odebrałam głos, to chciałabym również podziękować bardzo za zaproszenie w tej debacie. Jest mi bardzo miło, że mogę z tak znakomitymi ekspertami uczestniczyć. Jeżeli chodzi o te czynniki hamujące i napędzające spór, to właściwie ten obecny spór, który trwa powiedzmy od lipca, a być może jeszcze moglibyśmy się cofnąć do listopada 2018, o czym zaraz powiem, to czynniki te się zlewają zasadniczo. Do tej pory przedsiębiorcy, zarówno japońscy, jak i koreańscy, bardzo mocno obstawali za wygaszaniem tych kwestii historycznych, które napędzały spór na poziomie przywództwa politycznego obu państw, z uwagi na to, że zwyczajnie nie jest to w interesie zarówno tych przedsiębiorców koreańskich, jak i japońskich. I tutaj w tym ostatnim sporze jest to również obecne, ale niejako z dwóch stron. Odniosę się do tych wyroków z Koreańskiego Sądu Najwyższego z października i listopada 2018 roku przeciwko Mitsubishi i przeciwko Nippon Steel, które nakazały wypłatę odszkodowań dla Koreańczyków, którzy wnieśli te pozwy. I to nie były pozwy, które wniosło państwo koreańskie przeciwko tym korporacjom, a to było pozwy zwykłych obywateli. W związku z czym pojawia się już pierwsza kwestia pewnej percepcji tego traktatu, o którym wspomniał profesor Meyers, normalizującego te relacje z 1965 roku, który rozwiązał sytuację dotyczącą reparacji państwowych, natomiast na tym stanowisku stoi rząd japoński, który mówi, że to wszystko zostało uregulowane wtedy, nie ma takiej możliwości, ażeby kolejne reparacje były wypłacane. A z drugiej strony rząd koreański obecnie utrzymuje, że traktat z 1965 roku nie, w żadnym stopniu nie ogranicza indywidualnych pozwów. I to tutaj ma teraz miejsce. Więc to jest ten pierwszy czynnik, który napędza ten spór obecnie i dotyczy również dużych japońskich korporacji, które będą, właśnie to jest pytanie, co w przyszłym roku stanie się z aktywami, zwłaszcza Mitsubishi, które są w Korei, ponieważ jeżeli one zostaną zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Koreańskiego, oni są zobowiązani do wypłaty odszkodowań czy reparacji tym Koreańczykom, którzy wygrali te pozwy. Natomiast jeżeli tego nie zrobią, to w przyszłym roku państwo koreańskie będzie miało prawo do przejęcia tych aktywów, tych korporacji w Korei, co może z kolei wywołać kolejną falę sankcji gospodarczych, które Japonia nałoży na Koreę. Jeżeli chodzi o ten bardziej aspekt gospodarczy, który dotychczas, jak wspomniałam, hamował bardziej ten spór, to tutaj nie jest to takie oczywiste, z tego względu, że ten spór wokół problemów historycznych i wokół problemu pracy przymusowej przerodził się jak najbardziej w spór o charakterze gospodarczym. W lipcu rząd japoński zaczął od restrykcji eksportu trzech kluczowych materiałów, które są potrzebne Koreańczykom, którzy są największym eksporterem na świecie tych produktów, mianowicie wyświetlaczy do smartfonów i tych semiconductors, półprzewodników, tak. I to w bardzo dużym stopniu dotyka duże korporacje japońskie, duże firmy japońskie, które z Korei przekazują to wszystko dalej na rynek chiński. Więc na tym Japonia nie skończyła, ponieważ zdecydowała się również na usunięcie Korei z listy preferencyjnych partnerów eksportowych i to objęło już ponad 1100 produktów i materiałów i polega to teraz na tym, że za każdym razem, kiedy Japończycy chcą coś eksportować do Korei i te materiały są objęte tą listą, to muszą najpierw uzyskać pozwolenie stosownych instytucji japońskich, co opóźnia cały proces i dotyczy tych produktów. Ponadto w Korei rozpoczął się od lipca masowy bojkot wszelkich produktów koreańskich. Konsumpcja piwa na przykład z japońskiego spadła o ponad 90%. Zamknęły się sklepy Uniqlo, czyli bardzo popularnej sieci ubrań.
Japonia została, zwłaszcza Hokkaido i Kyushu, dotknięte spadkiem turystów koreańskich, którzy w tamtych regionach stanowią duży odsetek, bo ponad 25% turystów odwiedzających te rejony pochodzi właśnie z Korei. W związku z czym dalej to napędza się taka spirala tego gospodarczego konfliktu. Korea oczywiście też na to odpowiedziała, usuwając również Japonię z tej listy preferencyjnych partnerów eksportowych, a we wrześniu w końcu wnosząc skargę do Światowej Organizacji Handlu, powołując się na to, że te restrykcje, które nałożył rząd japoński, są związane ściśle z wyrokami Sądu Najwyższego. Natomiast Japonia absolutnie odcina się od takich motywów nałożenia tych sankcji, zwracając uwagę na inny problem ściśle powiązany z bezpieczeństwem narodowym, a mianowicie tego, że oni uważają, że rząd koreański na tej fali polepszenia relacji z Koreą Północną dopuszcza dalszy eksport tych materiałów właśnie do Korei Północnej, co stanowi bezpośrednie zagrożenie już dla bezpieczeństwa japońskiego. Pewne takie sygnały powiedzmy ocieplenia relacji czy dostrzeżenia może bardziej problemu, pomimo tego, że dotyczą i w to są zaangażowane duże przedsiębiorstwa, zwłaszcza japońskie, to również takie pozytywne sygnały częściowo wypływają z tych przedsiębiorstw japońskich i koreańskich. We wrześniu na przykład odbyło się bardzo duża konferencja, ponad 300 szefów największych przedsiębiorstw koreańskich i japońskich, które starały się podjąć jakieś działania w sprawie tego nowego konfliktu, czy nowego, w sprawie nowej odsłony tego konfliktu. Podjęły działania mające na celu wypracowanie wspólnych inwestycji w Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Wietnamie. Też japońscy inwestorzy nawoływali do tego, aby w japońskich firmach zatrudniać więcej koreańskich pracowników, jako jedno z dróg przezwyciężenia tego sporu. Natomiast jeżeli chodzi o samo poparcie dla takich działań zarówno rządu japońskiego, jak i koreańskiego, no to tutaj to też nie jest tak oczywiste, wydaje mi się, jak w poprzednich być może odsłonach tego sporu, ponieważ zarówno duże korporacje, takie jak Mitsubishi, naturalnie popierają to twarde stanowisko rządu Japonii, a podobnie popierają część biznesu koreańskiego. Natomiast nie ma również takiej, na pewno w Japonii, w Korei być może do mniejszego stopnia, natomiast te masowe protesty, które się odbywają teraz w Korei, właściwie są związane z czymś innym. Nie ma jakiejś takiej presji społecznej, zwłaszcza w Japonii, dotyczącej tego, ażeby ten spór rozwiązać. Odbyło się kilka protestów w Tokio w sierpniu i wrześniu, natomiast one nie były na jakąś masową skalę, a w zależności od tego, które gazety w Japonii czytamy, no to będą różne liczby. Taka konserwatywna gazeta Yomiuri Shimbun, ona akurat wskazuje na bardzo wysokie poparcie społeczne dla rządu Abe, przekraczające 70%, a z kolei na przykład Asahi już mniejsze, ale wciąż na poziomie 50%, więc to wskazuje na to, że nie ma jakiegoś takiego masowej mobilizacji społeczeństwa japońskiego do tego, ażeby natychmiast rozwiązać ten konflikt. Świetnie, w takim razie na razie dziękuję i od razu kieruję pytanie, a co na to Stany w takim razie, tak? Na ten, no, jakby na to nie patrzeć, no dosyć rozbudowany konflikt japońsko-koreański, no w dosyć takich burzliwych czasach, zwłaszcza jeśli chodzi o Azję Wschodnią, mamy Chiny również gdzieś tam wyglądające, także moje pytanie krótkie, co na to Stany? To jest pytanie, które też wymaga nieco zbudowania może szerszego kontekstu. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie tutaj, miło mi jak zawsze z Państwem porozmawiać. To pierwsze, po drugie, no, jestem pod wrażeniem tych wprowadzeń, które Pan Profesor, Pani Doktor już tutaj przedstawili, a ja spróbuję jakoś tam te Stany na obraz tego konfliktu nałożyć. Jeśli zaczniemy tam, gdzie pan profesor więcej skończył, czyli są lata 60., czy połowa lat 60.,
To, że Japończycy, też Koreańczycy, jak oni wcześniej jechali do Korei Północnej, zrozumiałe, tam dwa razy więcej pieniędzy będzie mieli, tak, w 60-tych latach wczesnych, statystycznie. Statystycznie Korea Północna do 70-tych lat stała lepiej. Natomiast faktycznie no, Amerykanie nieco moderują, żeby nie powiedzieć przymuszają oba kraje, Japonię i Koreę, żeby zawarły porozumienie. To porozumienie jest zawarte. A wydaje się, że jest jasne, to znaczy mamy odszkodowanie, to 500 milionów dolarów jest przekazane Koreańczycom, my sobie to podzielimy między ludzi i dopóki trwa zimna wojna, to ten system jest w miarę stabilny, tym bardziej, że Korea jest niedemokratyczna. Japonia jest kluczowym partnerem, przemysłowienie w znacznej mierze następuje dzięki współpracy z Japonią, więc tutaj też zarzucanie, że Japonia w jakiś sposób nie spłaciła tych swoich win, jest zawsze dyskusyjne, prawda? No bo gdyby nie japońskie modele, japońskie inwestycje, to trudno było sobie wyobrazić dzisiaj uprzemysłowioną Koreę Południową. W latach 90. ta sytuacja staje się trochę bardziej skomplikowana. Amerykanie mają problem z Japończykami. Tutaj mamy bardzo duże napięcie takie. Przede wszystkim na tle gospodarczym, związane przecież z wojną handlową, wzmacnianą przez różne decyzje w Stanach Zjednoczonych od połowy lat 80. mające miejsce, porozumienie z Plazy, tak zwany Trade Competitiveness Act, a później przecież dobrowolne ograniczenia eksportu, które nie są wcale dobrowolne. I to się ciągnie gdzieś do połowy lat 90. te problemy gospodarcze między Stanami i Japonią, na to się nakładają problemy polityczne, tak? Znaczy Amerykanie zarzucają Japończykom, że nie wsparli ich odpowiednio w czasie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Chociaż zapłacili gdzieś zapłacili koszty. Zapłacili dzikie pieniądze. Opinia publiczna. Tutaj ta opinia jest mocno dyskusyjna. No i tutaj pojawia się problem Chińczyków, tak? No Chińczycy są moderatorem ponownego zbliżenia japońsko-amerykańskiego, konflikt na Cieśninie Tajwańskiej, 1995-1996 rok. A z jednej strony, z drugiej strony zmiany w administracji amerykańskiej, czyli Joseph Nye, znany raczej tam wszystkim jako podsekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, przygotowują raport, który jest podstawą do odbudowy tych stosunków amerykańsko-japońskich. Tutaj Chińczycy są katalizatorem, a wzmocnienie tych relacji, no to tutaj trzeba podziękować Korei Północnej, znowu, prawda, w 1998 roku odpalają rakietę Hejdo, która przelatuje sobie nad Japonią, gdzieś wpada do morza. W samej Korei no, dochodzi do zmian, tak znaczy zmiany wiążą się z wyborami parlamentarnymi i potem wyborem na prezydenta Kim Dae-junga, który jest za zbliżeniem międzykoreańskim. No, tutaj opinia publiczna koreańska gorzej patrzy na politykę amerykańską, szczególnie kiedy Amerykanie dołączają Koreę Północną do osi zła. George Walker Bush to deklaruje. Oczywiście japońska opinia publiczna też ma swoje powody, żeby przeciwko Amerykanom występować, szczególnie te incydenty, które mają miejsce na Okinawie, związane z zachowaniem stacjonujących tam Marines. To ma gdzieś znaczenie. I dopóki gdzieś tam sobie obserwujemy pozytywne relacje międzykoreańskie, to jest Kim Dae-jung i potem Roh Moo-hyun zasadniczo, no to Amerykanie są postrzegani niezbyt korzystnie, a jednocześnie te relacje między Stanami i Japonią poprawione, bardzo mocno wzmocnione za czasów, kiedy Yujiro Koizumi rządzi w Japonii, a George Walker Bush w Stanach Zjednoczonych, no powodują, że tutaj powoli następuje rozłam koreańsko-japoński. Czyli ta polityka amerykańska jest negatywnym jakby czynnikiem
dla relacji koreańsko-japońskich no, w pierwszej dekadzie, przyjmijmy to, XXI wieku. Potem mamy zmiany. W Korei mamy bardziej asertywny, jeśli tak można powiedzieć, rząd, czyli przychodzi Lee Myung-bak, który, no już nie chce dawać, nie otrzymując nic w zamian. A w Japonii zaś w 2009 roku mamy wydarzenie zaskakujące, to znaczy zwycięża Demokratyczna Partia Japonii rządzona przez Yukio Hatoyamę, a Yukio Hatoyama zapowiada dwie zmiany w polityce zagranicznej. Po pierwsze, on oczekuje równoprawnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No, trochę to jest naciągane oczekiwanie, tak deklaruje. A i budowy powiązań w tym obszarze Azji Północno-Wschodniej, szczególnie, że Azja miała być kluczowym elementem, to zresztą tam kieruje swoje podróże zagraniczne do Chin, do Korei. I tutaj widzimy poprawę stosunków przy braku usunięcia tych głębokich problemów, które gdzieś tam są, o których mi pan profesor gdzieś tam mówiliście, prawda? Więc oczywiście znów tutaj katalizatorem wzmocnienia pozycji Stanów Zjednoczonych wobec obu krajów, Japonii i Korei Południowej, będzie Korea Północna. Tak? Kolejne testy nuklearne, wreszcie przejęcie władzy przez Kim Jong-una, a trochę przypadkowe, no bo nikt się śmierci ojca jego nie spodziewa tak szybko w 2011 roku, a jednocześnie zmiany na scenie politycznej Japonii, które następują, takie zmiany też nie do końca spodziewane w końcu 2012 roku, kiedy Shinzo Abe po raz drugi zostaje premierem Japonii, to on zmienia też swoją linię polityczną, że on jest znacznie bardziej przesunięta ta polityka w prawą stronę, ja bym powiedział, niż w pierwszej kadencji, no i bliżej z tymi frakcjami prawicowymi w ramach Partii Liberalno-Demokratycznej, a Shinzo Abe gdzieś tam jest związany. Kolejny okres, to znaczy okres w Stanach już od pewnego czasu rządzi Barack Obama. I Barack Obama, kiedy deklaruje swój taki zwrot w kierunku Pacyfiku, no to on zbliża się z Japonią, przynajmniej gospodarczo. I tutaj teoretycznie i Japonia, i Korea uczestniczą w tych projektach amerykańskich, no przede wszystkim w partnerstwie transpacyficznym, czyli tej strefie potencjalnej wolnego handlu wysokiej jakości. Wykluczone są Chiny. Chiny budują, czy wspierają projekt, gdzie nie ma Stanów Zjednoczonych. To jest regionalne całościowe partnerstwo gospodarcze RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Oczywiście obu jest i Japonia, i Korea, ale to już jest inny element. I jak patrzę na rolę Stanów Zjednoczonych, no to one wchodzą powoli w taki klasyczny model trójkątnej, trójstronnej dyplomacji. Prawda? To znaczy jakby ciągle próbując dążyć do tego, żeby Japończycy i Koreańczycy byli w dobrych relacjach, bo Chińczycy są potencjalnym współzawodnikiem, czy realnym współzawodnikiem, również to się dzieje za czasów Obamy. No to jest, jak niektórzy mówią, jakiś tam motyw działań premiera Abe, który próbuje rozwiązać kwestię tych tak zwanych kobiet pocieszycielek, seksualnych niewolnic z okresu II wojny światowej w 2015 roku. Kiedy tutaj fundacja, niewielka suma, chociaż w jenach to brzmi imponująco, miliard zostaje przekazana, żeby tę kwestię uregulować. Zresztą tę fundację zamknięto w zeszłym, tak, przez zakazanej działalności, jeśli dobrze. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podobną fundację utworzyć, a tyle, że to oczywiście wyrok sądu jest ograniczeniem działalności dyplomatycznej,
a w odniesieniu do robotników przymusowych żyjących ciągle. No tutaj będzie, jest jakieś tam pole do działań. Amerykanie jakoś niespecjalnie Japończyków, o dziwo, tutaj naciskają. Ja w tym roku rozmawiałem z trzema osobami w Japońskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w tej sprawie. Znaczy nie, żebym był tam jakiś szczególnie istotny, ale no, jakby zapytany, jak u nas to było rozwiązywane, to też odpowiadałem. Ich nie, to był szef Departamentu Azji i Oceanii, tak się to nazywa, to była osoba, która odpowiadała za Azję Północno-Wschodnią i wiceszef, który de facto bardziej milczał niż mówił, jak już były spotkania, no bo jak jest więcej osób, wiadomo, że zawsze szef jest kluczowy. A ja sugerowałem rozwiązanie, które no, byśmy gdzieś tam widzieli, czyli rozwiązanie, że powstaje fundusz wspierający tych żyjących jeszcze robotników przymusowych, którzy w naszym przypadku na III Rzeszy pracowali. Natomiast opór po stronie japońskiej jest olbrzymi i to tutaj ja mam wrażenie, że no, w tych kręgach politycznych absolutny brak zrozumienia, poczucie takiej niesprawiedliwości, nieuczciwości Koreańczyków dominuje. I to no, rozmawiałem z biurokratami, którzy powinni być chyba jednak łagodniejsi, tak? Znaczy, politycy tych wysokich szczebli mogą te opinie wyrażać bardziej pod polini. Znaczy to co myślą biurokraci, powinni pewnej czy biurokraci, dyplomaci powinni szukać większego poziomu zrozumienia. Był bardzo duży i mam wrażenie, że tam Koreańczycy absolutnie robią krzywdę. Rozmawiałem też z trzema osobami, z których dwie będą tutaj kluczowe, w Sekretariacie Współpracy Trójstronnej w Seulu. To był sekretarz generalny wówczas do końca sierpnia Koreańczyk i jego zastępca Japończyk. I tutaj akurat jest inaczej, czyli japoński dyplomata zgadza się absolutnie z pozycją Korei. To Japończycy są tym czynnikiem blokującym, utrudniającym współpracę, co mnie też zaskakuje, ale być może Japończycy w Japonii, Japończycy w Korei mogli tutaj inaczej się wypowiadać. I jakby motyw amerykański jest trochę pomijany, natomiast no, przeciwko jakby polityce Korei wobec jej północnego sąsiada, a przez to przeciwko często aktualnemu zachowaniu, jak byłem w Korei znowu w tym roku, no to akurat Trump przyjechał, nie żeby miał cokolwiek z tym wspólnego, ale obserwowałem demonstracje, które tam miały miejsce. Jest też dosyć duży ten opór. No zresztą w ogóle przeciwko prezydentowi czy Inowi jest duży opór, bo uważa się, że doszło do zdrady, a wręcz, że prezydent Park została w jakiegoś spisku usunięta. Ta prawa strona koreańskiej sceny politycznej tu bardzo mocno swoje racje przedstawia. Zaskakująco są dla mnie, ale tak się dzieje. No i teraz idziemy do tego kontekstu wojny handlowej. A wojna handlowa między Chinami i Stanami Zjednoczonymi no, tworzy nam sytuację, w której no, tak realnie no, to powinniśmy jednak spodziewać się koreańsko-japońskiej współpracy, czyli realnie ten czynnik nie jest taki silny, to znaczy on powoduje, że Japonia się jakoś tam zaktywizowała, może nie sama wojna, co fakt, że przepustka Japonii, żeby na rynku międzynarodowym istnieć i wysoką pozycję ciągle mieć, czyli to partnerstwo transpacyficzne, no, po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych może być zagrożone, czy wydaje się w ogóle skończone, więc Japończycy przejmują rolę lidera zaskakująco, doprowadzają do stworzenia w rok i trzy miesiące tego nowego porozumienia Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership, czyli 11 krajów, a wcześniej w TPP uczestniczących, czyli 11 z 12, jak poza Stanami Zjednoczonymi, to porozumienie podpisuje. Stany Zjednoczone mówią, że może wrócą. Japończycy pilnują tego, żeby nie anulować, a tylko zawiesić te koncesje, które były kluczowe dla Amerykanów.
A jednocześnie Japonia podpisuje porozumienie z Unią Europejską, staje się taką pocztą liberalizacji, no i stawia Koreańczyków tutaj w dość trudnej sytuacji. Bo dla Chin znowu wojna handlowa jest istotna i Chiny bardzo mocno próbują poprawić swoje relacje, zaskakująco, prawda? Bo zwykle to linia chińsko-japońska była tą linią bardzo, bardzo napiętą z Japonią. A zarówno tak, jakoś tam wspierając nawzajem pewne inicjatywy w tej współpracy trójstronnej, prawda, tutaj paradoksalnie no, znowu wszyscy troje zarządzając się zgadzali, że hamulcowym jest Japonia, ale chińsko-japońskie relacje się poprawiają, jak i no, promując oczywiście to regionalne, całościowe partnerstwo gospodarcze, no, gdzie będziemy mieli wszystkie kraje azjatyckie, ale już nie będzie Stanów, czy też wszystkie 16 krajów, tak teoretycznie. Realnie jest problem, szczególnie z Indiami. Chiny bardzo duże koncesje zaproponowały Indiom, ale te nadal się wahają, więc pada propozycja, żeby może 13 państw dokończyć ten projekt. Jest duże przekonanie w Meti również, co ciekawe, że ten projekt uda się dopchnąć do końca bieżącego roku, co jest dla mnie, no tutaj właśnie słusznie, to widzę to niebułgarskie potwierdzenie, prawda, że to jest możliwe, w przeciwieństwie do innych projektów regionalnych, na przykład strefa trójstronna, to jest absolutnie odłożona do labusa, czego żałuję, bo coś tam chcę o tym napisać i nie ma tutaj co. Więc to jest kłopot. Czyli no, teoretycznie jakby polityka amerykańska powinna tę współpracę regionalną poprawić, ale poprawia tylko w niektórych wymiarach. Jeszcze dodam jeden element, bo my mówimy o tych korzyściach i o roli pozytywnej gospodarki, czy powiązań gospodarczych. W wielu przypadkach tak, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że główne sektory, czy kluczowe, najbardziej konkurencyjne sektory japońskie i koreańskie, innowacyjne sektory często są jednak konkurencyjne dla siebie. No i jak sobie robimy analizy, to te kolejne rundy negocjacyjne rozbijają się o fakt, że oba kraje chciałyby, są dość mocno protekcjonistyczne gospodarki, chciałyby chronić akurat te sektory, to poza oczywiście jakimiś tam dziwnymi sektorami, które dla mnie jest rolnictwo w Japonii, prawda, marginalne, ale bardzo mocno chronione, to są powody polityczne tam i tak dalej, no to tutaj jest kłopot. I paradoksalnie Chiny i Japonia mają większą komplementarność i Korea Południowa i Chiny mają większą komplementarność. Więc Amerykanie mogą poprawić pozycję Chińczyków wobec Korei, Japonii i państw Azji Południowo-Wschodniej, acz o dziwo nie udaje im się tutaj na tej linii doprowadzić do poprawy. Nie wiem, czy to odpowiedź mniej więcej, ale próbowałem to jakoś tak poukładać te kilka klocków, które mamy, w sensie pięć, tak, w naszej układance. Tak, w takim razie ja bardzo dziękuję za dołożenie tego właśnie kolejnego groska do tej naszej całej układanki. A jeszcze interesuje mnie taki właśnie ten aspekt, już tutaj był zaznaczony, prawda, ten aspekt chiński, który nam się gdzieś tutaj pojawił i pojawił nam się również wcześniej jeszcze aspekt Korei Północnej. I moje pytanie jest, czy może ktoś z Państwa chciałby właśnie poruszyć to zagadnienie, mam na myśli ten potencjalny aspekt, no, zjednoczeniowy, na ile on jest możliwy, na ile nie, ale jak on może wpływać przykładowo na relacje Japonii z Koreą Południową oraz właśnie samo postrzeganie Chińskiej Republiki Ludowej, tak? Czyli już nie jako powiedzmy jednego głównego konkurenta, ale Chińczycy starający się jednak mimo wszystko w jakimś stopniu poprawić relacje z Japonią, czy Japończycy bardziej z Chinami, na ile im to znowu wychodzi, teraz to jest dyskusyjne, ponieważ znowu, gdybyśmy spojrzeli wstecz, to zobaczymy, że to tak co 5 lat mniej więcej, to ocieplenie relacji następuje, potem następuje załamanie. Ale obecnie właśnie w takim razie, jak ta działalność chińska może być postrzegana odpowiednio przez Koreę Południową oraz Japonię i ten potencjalny aspekt, no mimo wszystko, odmiennego postrzegania Korei Północnej przez Koreę Południową no, w roku 2019, już 2018, wcześniej też. Jak to może mieć wpływ? Czy ja mogę?
bardzo proszę. Jeżeli chodzi o Chiny, to wydaje mi się, że wyraźnie trzeba zaznaczyć, że jest zdecydowana rozbieżność w postrzeganiu Chin w Japonii i w Korei Południowej. Jeżeli chodzi o Japonię, Chiny są zdecydowanie jednym z najważniejszych czynników chęci i dostrzeżenia potrzeby zmian, przykładowo japońskiej konstytucji, włączenia japońskich sił samoobrony w tę konstytucję. No z uwagi na ten konflikt głównie, który się dzieje wokół wysp Senkaku, z uwagi na ogólną aktywność Chin zarówno w obrębie Morza Południowo-Chińskiego, jak i ogólnie na Pacyfiku. Takie dwa wydarzenia chyba związane z Senkaku otworzyły Japończykom oczy. Po pierwsze to ten incydent w 2010 roku, kiedy japońska łódź patrolowa się zderzyła z japońskie łodzie patrolowe się zderzyły z chińską łodzią patrolową. No i w 2012 roku, kiedy chiński samolot agencji oceanologicznej bodajże wkroczył w przestrzeń tych wysp Senkaku. I to jakby uświadomiło Japończykom, że no, należy bardziej się przygotować na te zaczepki i działania ofensywne Chin, które się nie zakończyły na tych protestach Japończyków, ponieważ już w zeszłym roku chińskie łodzie podwodne wynurzały się w okolicach Senkaku, dając znać o swojej obecności i zasadniczo żadne protesty rządu japońskiego nie były w tym zakresie skuteczne. Dodatkowym czynnikiem dla Japonii, który jest związany z tymi obawami w kwestii wzrostu roli Chin w regionie, to jest kwestia no, takiej wzrastającej niepewności, powiedziałabym, w odniesieniu do zachowania Stanów Zjednoczonych w sytuacji ewentualnego konfliktu. Dopiero w 2014 roku Japonia była w stanie no, nieco przymusić prezydenta Obamę do uznania, że tak, jeżeli Chiny zdecydują się na jakąś akcję ofensywną na Senkaku, to my uznamy to w ramach naszego traktatu sojuszniczego i będziemy bronić Japonię. Natomiast retoryka zarówno kandydata Trumpa, jak i teraz prezydenta Trumpa w odniesieniu do tego sojuszu japońsko-amerykańskiego odnosząca się do potrzeby zmian, do potrzeby wyrównania tego sojuszu, że to nie jest wcale takie korzystne dla Stanów Zjednoczonych, jakby się mogło okazać, jakby się mogło wydawać, to również pcha Japonię do pewnej dywersyfikacji w kwestii swojej obronności i konieczności zmiany tej konstytucji. I po trzecie w końcu w kwestiach działalności Chin na Pacyfiku, budowy sztucznych wysp i tak dalej, to Japonia podejmuje w ostatnich latach, zwłaszcza w miesiącach, takie zintensyfikowane prace wspólnie z Australią i wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, również Nową Zelandią, mające na celu stworzenie takiej konkurencji dla Chin w kwestii pomocy rozwojowej dla małych wysp na Pacyfiku, głównie tam Vanuatu, wysp Salomona, które zwracają się w stronę kapitału chińskiego, a położenie tych wysp jest o tyle istotne, że dla Japonii ponad 70% węgla i żelaza przypływa z Australii, więc fakt ewentualnej bardzo bliskiej współpracy Chin z tymi wyspami, które są na drodze tych tranzytów, może stanowić również problem. Jeżeli chodzi o Koreę, to nie jest sprawa tak bardzo oczywista, jeżeli chodzi o percepcję Chin. Bo z jednej strony, tak jak wspomniał dr Grabowski, oni są bardzo silnie gospodarczo z Chinami związani i ta współpraca gospodarcza postępuje. W 2015 roku podpisano FTA i również w 2015 roku Korea przystąpiła jako członek założyciel do tego Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, który był zasadniczo inicjatywą chińską. Również wydaje się, że nie ma w Korei takich bardzo silnych głosów sprzeciwu wobec inicjatywy nowego jedwabnego szlaku, który do czasu sankcji był dość kompatybilny z taką własną euroazjatycką inicjatywą koreańską, która miała na celu wspólne projekty chińsko-koreańskie w Korei Północnej. No teraz przez kwestię sankcji to jest praktycznie niemożliwe do realizacji, natomiast no, były takie pomysły i zaczęły projekty realizować przed nałożeniem sankcji na Koreę Północną. Korea dodatkowo, tak odnosząc się może trochę jeszcze do tej kwestii ze Stanami Zjednoczonymi, jest trochę w takim limbo. Z jednej
strony ma bardzo silne związki gospodarcze z Chinami, a z drugiej strony ma bardzo silne związki polityczne i sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi. No i w pewnym sensie też z tego względu z Japonią. I chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem problemu, który to stwarza dla Korei w kwestii takiego manewru pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, no jest kwestia rozłożenia tych elementów systemu antybalistycznego TAT w 2016-2017 roku, który był operacyjny, no, który pomimo takich początkowych sprzeciwów prezydenta Moon Jae-ina został utrzymany, a co z kolei spowodowało bardzo duże sprzeciwy chińskie, nałożenie sankcji na część japońskich korporacji, w tym Lotte, które bardzo wtedy ucierpiało. No więc tutaj ta percepcja jest trochę inna i brak też właściwie współpracy i koordynacji działań na linii Japonia-Korea Południowa, jeżeli chodzi o te kwestie. Przykładem jest sytuacja z lipca tego roku, kiedy wykorzystując tą nową odsłonę konfliktu pomiędzy Japonią i Koreą Południową, Rosja przeprowadziła pierwsze takie wspólne ćwiczenia z Chinami i samoloty zdolne do przenoszenia ładunków atomowych przeleciały nad Dongdong. W związku z czym Korea wniosła protest, wezwała dyplomatów chińskich, ażeby wyjaśnili, o co chodzi w całej sytuacji. Wysłała również protest do Moskwy. Natomiast co zrobiła Japonia? Japonia wysłała protest do Korei Południowej. Dlaczego Koreańczycy podejmują jakiekolwiek protesty związane z wyspami, tak, związane z Takeshimą, a nie Dongdong? Więc jakby brakuje tutaj takiej koordynacji nawet w sytuacji, w których przelatujące samoloty rosyjsko-chińskie nad tymi terytoriami nie są ani w interesie najprawdopodobniej Japonii, ani w interesie Korei. Ale tak jak mówię, brak pewnych skoordynowanych działań w tym zakresie. Może jeśli mogę dodać dwa słowa odnośnie tych relacji chińsko-japońskich. Społeczeństwo japońskie strasznie przechorowało fakt, że Chiny przegoniły Japonię pod względem gospodarczym. To też ma jakieś przełożenie na sentymenty społeczeństwa japońskiego i na jej wybory polityczne. Dlaczego rząd Abe cieszy się taką popularnością? Bo Japonia, można powiedzieć, że Japonia też próbuje trochę wstawać z kola. To jest taki jakiś ogólnoświatowy trend. Nie, tak. Japonia dąży do zmiany konstytucji, do zmiany tego nieszczęsnego artykułu 9, co idzie no, strasznie ciężko, bo jednak tutaj społeczeństwo jest oporne, ale jednak po cichu wprowadza zmiany. Oto nagle Agencja do Spraw Obrony stała się Ministerstwem Obrony. To są takimi małymi kroczkami, no, aby próbuje przeforsować tą swoją politykę. Wracając tu do Korei i do Chin, znowu społeczeństwa koreańskie i chińskie reagują alergicznie na właśnie wszelkie próby japońskie wstawania z kola. Na te takie małe gesty typu wizyty w Yasukuni, premierów japońskich w świątyni Yasukuni, czy kwestie podręczników szkolnych. Te problemy one regularnie wyskakują, no i psują po prostu klimat. A to potem przekłada się na decyzje Sądu Najwyższego, na przykład w Korei. Pani poruszyła tutaj problem tych wysp Senkaku. Ja bym pana doktora się jeszcze spytał o stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec Senkaku, bo z tego co ja wiem, jedna wyspa, która leży właśnie na Senkaku, nadal jest włączona na listę amerykańskich instalacji wojskowych na Okinawie. No bo Senkaku do 1972 roku należały wraz z Okinawą, no były pod okupacją amerykańską
z tego co wiem, Amerykanie nigdy tam nie korzystali z Senkaku i nie robili sobie tam żadnego poligonu, ale wiem, że jedna wyspa jest na liście instalacji. Więc gdyby to chyba Chińczycy próbowali jakoś zrobić większą prowokację, to byłaby to także prowokacja wobec Stanów Zjednoczonych. Przyznam szczerze, że nie jestem pewien, czy tak jest, że ta wyspa jest na tej liście, czy nie, więc nie mogę na to odpowiedzieć. Ja to sprawdzałem. Ale zakładam, że to pytanie było retoryczne, więc... Kilka lat temu Japonia odkupiła trzy wyspy Senkaku od prywatnych właścicieli. I ja sobie właśnie sprawdzałem to zagadnienie. Okazuje się, że jedna z tych prywatnych wysp jeszcze jest na liście instalacji wojskowych. Więc problem Senkaku on nie dotyczy tylko Japonii i Chin. Zresztą Japonia odkupiła dlatego, że żeby uniemożliwić to taki bardziej skrajny ruchom w Japonii, prawda? Znaczy rząd jest traktowany jako gest wrogi, ale realnie to miało stabilizować relacje, czy nie dopuścić do ich pogorszenia. Ja rozumiem, że no szczęśliwie Japończycy nie są wysocy, więc to stawianie z kolan nie spowoduje, że jak staną, to sobie uderzą i padną od razu, ale to tak a propos różnych komentarzy analogicznych, które gdzieś tam są. Ja tak jeszcze kilka drobiazgów w takim razie dodam. No system, ten terminal High Altitude Area Defense, HAT, jak to tam nazywamy. No, trzeba pamiętać, że tam w umowie jest Japonia i tereny otaczające. Chińczykom najbardziej przeszkadza to, że rzeczywiście teren otaczający może być Tajwan. No bo jakbyśmy tam od Okinawy popatrzyli, co może być pokryte ochroną, czy objęte ochroną tego systemu THAAD, to no to mniej więcej tu jest pewne takie wyzwanie. Co do Yasukuni, oczywiście tłumaczenia japońskie są różne, ale ja zawsze mówię, jak sobie wyobrażam, kanclerz Merkel, która gdzieś odnajduje grób Himmlera i tam, prawda, idzie mu złożyć kwiaty, to jestem przekonany, że czy zrozumie. Świadomie to zrobiła. Nie, znaczy ja sobie to wyobrażam. Oczywiście, że nie zrobiła i nie zrobi. No, to jest ta różnica między polityką niemiecką a japońską. Tu mamy no, sytuację, w której jakby no, zbrodniarze wojenni skazani przez Trybunał Tokijski no, są tam enshrined, tak w jakiś tam sposób, prawda, upamiętnieni, nawet jeśli to już mamy sytuację, że przynajmniej no, jako premier Abe powinien się przed tym powstrzymać, żeby były okresy, gdzie lepsze okresy relacji wiążą się z unikaniem wizyt państwowych w świątyni Yasukuni. Także to też jest kłopot. No, podręczniki też są kłopotem, no bo w nich są no, oczywiste przekłamania czasem i to czasem też widać u japońskich nawet naukowców. Tutaj ten nasz słynny w Polsce rezydujący profesor Suzuki, który regularnie mówi, że nie było masakry w Nankinie. No i to człowiek poważny, rząd japoński przyznał, że masakra była przecież nawet, a on mówi, że nie, no przecież to nie tak było, że byłeś mordowano, to... Incydent. Raz, że to jest incydent, a dwa, że ten incydent nie powodował takich za bardzo śmierci ludzi, bo oni wszyscy wyjechali, zanim przyjechali Japończycy, jakże byli zabijani, ich po prostu nie było. No i to są rzeczy, które dla mnie są, no na pewno osłabiają pozycję Japonii w jakiejkolwiek tam tutaj sprawie. Z drugiej strony po stronie koreańskiej mamy, no, szczególnie po stronie społecznej, no, jakiś taki kompleks duży, mamy no, przynajmniej niechęć, mamy dużą zaciętość i to w każdym pokoleniu taką antyjapońską, która mnie zaskakiwała. Ja no, tutaj pamiętamy zakazy, prawda? No, teraz to też widać, te bojkoty, ale zakaz przecież koreańskiej muzyki, filmów tak do 90. prawie 8 roku przed znaczy jak zgodzili mundial razem organizować, zaczęli to liberalizować, bo tak całkowicie liberalizowali w kolejnych latach, od 98 roku mamy liberalizację tego zakazu japońskiej kultury w Korei, teraz paradoksalnie doszło drugą stronę, K-Wave do Japonii trafiła. Tam jeszcze padło pytanie o to potencjalne zjednoczenie, które
też jest fajnym elementem spekulacji. No bo to ja spekulowałem już kilka razy, zresztą nie tylko ja. No i tutaj kłopot jest duży, bo z jednej strony mamy prezydenta Moon Jae-ina, który no, wykazuje jakąś tam chęć zwiększenia współpracy. Z drugiej strony mamy tak trudne do przejścia bariery na każdym poziomie, bo i bariery gospodarcze. No, tutaj bardzo często podajemy sobie tą niemiecką analogię, a choć Koreańczycy mówią, że może by patrzyli na jakieś takie elementy współpracy w Irlandii Północnej i Irlandii, bo taki był konflikt, oczywiście nie doszło do zjednoczenia, ale przynajmniej ten poziom współpracy wzrósł i ta granica jest fikcyjna przynajmniej. Jeśli ten model Brexitu się utrzyma, na morzu będzie granica, a nie na lądzie, no to patrząc na koszty i na to, co się stało w Niemczech, czyli mamy kryzys gospodarczy lat 90. w Niemczech po zjednoczeniu z krajem, gdzie PKB na osobę był tylko kilkukrotnie niższy, a nie tam 100 razy chyba ta różnica. Znaczy w ogóle PKB 100 razy jest niższy jednego do drugiego kraju, który był jakoś tam otwarty gospodarczo, wschodnie były otwarte gospodarczo, na wschodnią część świata, tak, znaczy naszą komunistyczną. Ten podział trwał względnie krótko, względnie w stosunku do tego, co się dzieje w Korei, tych pokoleń było mniej. A dopiero jakieś takie wejście w szersze porozumienie integracyjne pozwoliło Niemcom ten kryzys przezwyciężyć. Tak? Znaczy, nawet nie tyle Unia, co wprowadzenie strefy euro pozwoliło Niemcom, plus polityka Schrödera, ten kryzys przezwyciężyć. Więc dla Korei to gospodarczo może być wyzwanie nie do przejścia paradoksalnie, mimo że oczywiście łącznie to zyski mierzone PKB byłyby większe niż odrębny rozwój tych gospodarek, to jedyny model, który wchodzi w grę, to jest jakiś tam model, który gdzieś Chińczycy proponują, na specjalne strefy ekonomiczne, stopniowa przebudowa gospodarki Korei Północnej, a no i tam 2075 mówienie o zjednoczeniu, co z punktu widzenia polityków Korei Północnej może jest bardziej wyobrażalne, ale w południowej tam jest jedna kadencja prezydenta, to taka rozmowa o tym, że coś się stanie za 50 lat jest taka mocno dyskusyjna. Więc to się pojawia. No i oczywiście jest przeszkoda. Kim Jong-un nie bardzo tę wyciągniętą rękę Trumpa przyjmuje w pełni. Zaskakująco dobrze ją przyjmuje, bo takie Trump pisze, przyjedź na pogaduchy, to w tym samym dniu się stawia, ale jak mu mówi teraz pozbyć się atomu, no to ten pamięta, że jak się Kaddafi pozbył, to już nie ma Kaddafiego, więc ja na miejscu Kim Jong-una też chętnie się nie pozbywał broni nuklearnej, a to jest przeszkoda, która no, szczególnie dla Stanów jest znacząca, no bo właśnie tu się pojawią takie argumenty, że Korea Południowa no, wchodzi w współpracę technologiczną przy dla technologii podwójnego przeznaczenia itd., itd. Choćby te elementy są kłopotliwe, czy już były kłopotliwe, kiedy Kaesong gdzieś tam tworzono czy rozwijano. Więc tu wiele przeszkód. Znów to była okazja, że o tym mówiłem więcej, więc nie chcę się w to wgłębiać, ale zdecydowanie tu to tam jest mało wyobrażalne, czy jakieś zmiany w Korei Północnej są wyobrażalne i one są deklarowane przez lidera. Ta nowa polityka, gdzie wojsko i gospodarka mają odgrywać podobną rolę Kim Jong-una. A to jest dobry sygnał. On sobie zrobił, co miał do zrobienia, prawda, poszedł jakimiś średniowiecznymi trochę metodami, rodzinę doprowadził do porządku, pozbywając się co bardziej wpływowych członków tej rodziny. I teraz może odtwarzać kraj. Może mu się to uda. Ma dobry czas z Koreą Południową, ale to jest bardzo długotrwały proces nawet, jeśli miałby się udać. Dopiero wtedy można mówić o zjednoczeniu. O ile nie dojdzie do tych scenariuszy, które też są analizowane w różnych dokumentach, że dojdzie do upadku nagle Korei Północnej, czyli całkowitego upadku reżimu i trzeba będzie się jednoczyć albo do wojny, co też można sobie wyobrazić. Tak, ja właśnie nie chciałbym, żebyśmy się zagłębiali za bardzo w problem samego zjednoczenia Korei. Natomiast w takim razie zakończyliśmy pierwszą część, czyli taki regionalny, globalny kontekst sporu japońsko
koreańskiego. Zanim przejdziemy do drugiego, czyli do jego potencjalnych implikacji, chciałbym spytać, czy może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do naszych prelegentów? Może prelegenci do siebie nawzajem pytanie również jakieś mają, także zachęcam. Jest teraz chwila na to. Tam Pan się deklarował, że ma listę. Jak Pan się deklarował, to zapraszamy tym bardziej. Tak. Czy te animozje japońskie w stosunku do Koreańczyków są specyficzne wyłącznie dla Koreańczyków, czy są również wobec innych państw, które należały do japońskiego imperium, byłych kolonii? Czy to jest? Znaczy, najsilniejsze są wobec Koreańczyków ze względu na diasporę, która no, 600 tysięcy Koreańczyków, no to jest olbrzymia liczba, ale obecnie największą diasporę stanowią Chińczycy. Ja myślę, że Chińczycy już tutaj zdeklasowali Koreańczyków pod względem wzbudzanej niechęci. Tylko, że ta nowa diaspora chińska, ona jest nowa i Chińczycy są świetnie zorganizowani, przywieźli ze sobą mafię chińską i tam różne rzeczy się dzieją w Japonii. To jest oczywiście bardzo nagłaśniane przez mass media. Natomiast jeśli chodzi o Koreańczyków, stosunek do nich się mocno zmienił w latach 90., kiedy Japonia zaczęła się borykać z niedoborem rąk do pracy. Zaczęła wtedy ściągać imigrantów, między innymi z Ameryki Południowej, dawnych potomków japońskich emigrantów do Brazylii, do Argentyny. Jak zaczęli zjeżdżać imigranci i jak zaczęły się te problemy właśnie adaptacyjne, to wtedy Japończycy sobie przypomnieli, że jednak ci nasi Koreańczycy to oni nie są tacy źli. Że jednak oni i mówią po japońsku i potrafią się zachowywać po japońsku, przestrzegają norm zachowania i potrafią się też rozpłynąć. I to był taki bodziec właśnie, kiedy w 90-tych latach Japonia zaczęła właśnie liberalizować te przepisy względem obcokrajowców, na czym no, skorzystali właśnie, zwłaszcza Koreańczycy. A ten konflikt, czy te animozje, one się ciągle tlą też ze względu na Koreę Północną, ponieważ jeszcze nadal spora część Koreańczyków i japońskich tej diaspory popiera Koreę Północną. Więc oni są uważani za taką piątą kolumnę. Ja nie śledzę dokładnie tego, co się dzieje w internecie, ale wiem od znajomych, że jest mnóstwo hejtu. No, tylko to też trzeba na to spojrzeć przez kontekst internetu, że internet nam no, otwiera po prostu możliwości do wylewania pomyśl w sposób anonimowy. Więc. Ale jest taki laughed hejt. No, z jednej strony ta niechęć wobec tej diaspory, a z drugiej strony no, padło już tutaj słowo K-pop. Tak? Ta kultura, popkultura koreańska nagle się zrobiła super popularna. Świetnie. Mamy pytanie kolejne. Ja mam pytanie, jedno pytanie równocześnie do profesora Meyera i do pani Batka. To jest. Przyczyną bezpośrednio był wyrok Sądu Najwyższego nakazujący firmie japońskiej zapłacenie odszkodowania za rzeczy, które działy się kilkadziesiąt lat temu. To jest efekt pewnego procesu społecznego, jaki następuje w Korei Południowej, jeśli chodzi o Japonię, ale mamy rok 2019. Dotykamy wydarzeń, tutaj pan profesor wspomniał o partyzantce, o okupacji Korei przez Japonię, o partyzantce japońskiej. To jest wiek. A to było 1903. Tak, mamy, no właśnie dlatego mamy zamierzchłe czasy i ta pamięć, świadomość historyczna cały czas żyje. Teraz moje pytanie jest, co podsyca tak silną niechęć Koreańczyków do Japończyków i co podsyca tą niechęć Japończyków do uznania swoich win. Poza oczywiście kwestią finansową, która jest oczywista. Które grupy społeczne albo grupy polityczne mają interes w tym, żeby
ta pamięć historyczna nie tylko pozostawała historią, ale przekładała się na bieżące wydarzenia. Jeszcze prosił o pewną taką gradację. Mamy do czynienia z kilkoma, mamy do czynienia z czterema państwami. Korea, Japonia, Stany Zjednoczone i Chiny. I w stosunku do każdego z nich, no, Stany Zjednoczone też okupowały jakiś czas Koreę i też Japonię i, no, bądźmy szczerzy, miłości do Stanów Zjednoczonych w szerokich kręgach i społeczeństwa koreańskiego i japońskiego nie ma. Więc moim pytaniem, gdyby państwo mogli tak dokonać takiej gradacji, kogo Koreańczycy najbardziej nie lubią i kogo Japończycy najbardziej nie lubią. Natomiast moje drugie pytanie jest do doktora Grabowskiego i do pani Batko. Wspomniana tutaj była inicjatywa koreańska, Pasa i Szlaku, wspólnie z Chinami trochę, nie wspólnie z Chinami ona była. I było też wspomniane o tym, było też wspomniane, że o kompatybilnościach gospodarczych. Komu jest bardziej po drodze w tym całym trójkącie? Czy ten konflikt japońsko-koreański z punktu widzenia ekonomicznego, czy on jest naturalny w pewien sposób? To jednak są państwa, które sobą konkurują obecnie w pewnych gałęziach przemysłu. Czy jest to, czy bliżej Korei z Chinami, czy bliżej Japonii z Chinami, czy rzeczywiście ten układ ma sens? I czy to jest również sensowne w perspektywie najbliższych 10 lat, biorąc pod uwagę rozwój technologiczny w Chinach? Takie dwa pytania. Króciutkie. Za chwilę. Trzeba sobie powiedzieć jedno, że kwestia tych pozwów indywidualnych obywateli koreańskich to nie zaczęła się wczoraj. Ona zaczęła się od lat 90. wczesnych, kiedy tak naprawdę no, liberalizacja Korei pod względem reżimu się rozpoczęła, co dało też możliwości Koreańczykom do ubiegania się o takie odszkodowania drogą sądową. No i ta zmiana reżimu umożliwiła w ogóle pewne dyskusje na ten temat, dyskusje pod względem tego, co tak naprawdę robił reżim Park Chung-hee w stosunku do swoich obywateli, bo oczywiście te pieniądze z Japonii przepłynęły, tylko nie dotarły do tych, którzy, do tych ofiar, które miały je wówczas otrzymać na mocy tego traktatu z 1965 roku. Więc to jest, ale to jest trochę może osobna kwestia pewnego rachunku sumienia, którzy Koreańczycy muszą sami dokonać. I w latach 90. Te ofiary tej pracy przymusowej zaczęły składać różne pozwy, najpierw w Japonii, które zostały wszystkie naturalnie odrzucone przez sądy japońskie, w związku z czym przerzucili się z tymi pozwami do Korei i początkowo właściwie sądy koreańskie rozpatrywały te sprawy tak samo jak japońskie i też odrzucały te wyroki. Nastąpiła zmiana w apelacji 2012 roku, kiedy Sąd Najwyższy w Korei stwierdził, że jednak są jakieś podstawy ku temu, ażeby przyznać te odszkodowania i wrócił do sądu instancji niższej. Wtedy japońskie korporacje się odwołały od tego. No i w ten sposób te sprawy wylądowały w Sądzie Najwyższym i te wyroki dotyczą tej obecnej, znaczy te wyroki zostały wydane 3 bodajże, 1 w październiku i 2 w listopadzie ubiegłego roku. Więc to jest sprawa, która ciągnie się od już kilkunastu, żeby nie powiedzieć kilkudziesięciu lat. Jeżeli chodzi o te kwestie, które grupy społeczne, rozumiem, nakręcają ten spór, czy stymulują go. W Japonii ja bym zwróciła uwagę na taką grupę o nazwie Nippon Kaiki, czyli Japońską Konferencję. To jest taka organizacja, która powstała w 1997 roku z połączenia wcześniejszych dwóch organizacji nacjonalistycznych, które z kolei powstały bodajże w latach 70. I Nippon Kaigi ma bardzo duże wpływy obecnie w japońskim parlamencie. Jest bardzo silnie afiliowany z członkami Partii Liberalno-Demokratycznej, z samym Abe, są bardzo silnie związani. I oni przedstawiają jasną, nacjonalistyczną, według niektórych nawet ultranacjonalistyczną agendę dotyczącą wprowadzenia edukacji patriotycznej, która ma na celu odwrócenie tych faktów historycznych, które znamy.
tą rewizję konstytucji, która również przyprawia uregulowania zarówno Chińczyków, jak i Koreańczyków. Więc tutaj z tej strony najbardziej, powiem szczerze, znana mi jest ta grupa. A jeżeli chodzi o stronę koreańską, no to tam jest duża rozbieżność pomiędzy tą bardziej lewicującą częścią społeczeństwa, konserwatystami. Konserwatyści, którzy bardzo często współpracowali z Japończykami podczas okupacji, to te kwestie dopiero zostały poruszone tak naprawdę w latach 2000 i w 2004 roku dopiero rząd koreański wziął się za no właśnie przeprowadzenie tego rachunku sumienia w odniesieniu do ludzi, którzy współpracowali z tym reżimem kolonialnym. Więc do tego też doszło w Korei bardzo późno i konserwatyści, te grupy konserwatywne tak tradycyjnie bardziej napierają na porzucenie, właściwie nie na porzucenie, może to złe słowo, ale na nie odnoszenie się już do tych problemów historycznych, na spojrzenie w przyszłość, na taką bardziej nakierowane są bardziej na współpracę z Japonią niż na ciągłe odwoływanie się do tego sentymentu historii i sentymentu narodowego, który ten obecny koreański nacjonalizm wydaje się dość mocno napędzać. Natomiast te grupy, powiedzmy, bardziej lewicujące aktywistów, z których chyba takim najbardziej prominentnym są grupy dotyczące oczywiście zarówno pracy przymusowej, jak i tak zwanych kobiet pocieszycielek, czego trochę dotknęliśmy, z których chyba najbardziej prominentną jest ta grupa zajmująca się kobietami pocieszylkami, czyli Rada Koreańska. One mają bardzo długą nazwę i teraz jeszcze zmienioną chyba za trzy razy. The Korean Council for Women Enforced and Sexual Slavery by the Japanese Military i tak dalej. To jest bardzo długa nazwa i przekręciłam coś na pewno. W każdym razie przy okazji akurat tej umowy z 2015 roku w sprawie kobiet pocieszycielek, o której wspomniał dr Grabowski, oni odegrali bardzo dużą rolę w zamrożeniu właśnie tej decyzji Moon Jae-ina, żeby jednak tego funduszu do końca nie realizować, chociaż część wypłat została już zrealizowana, bo naciskali, bo takie były naciski zarówno tej grupy, jak i społeczeństwa koreańskiego, tego bardziej lewicującego. Jeśli można, panie profesorze, bo zostało nam pół godziny, pytanie było bardzo wartościowe, jednak ja bardzo bym zależał na tym, żebyśmy jeszcze poruszyli właśnie implikacje samego sporu japońsko-koreańskiego, ewentualnie bardziej rozbudowane odpowiedzi, przenosząc później do kuluarów. A to, co chciałbym, żeby państwo jeszcze poruszyli, to jest, jak państwo widzą, jakie są warunki, które musiałyby być spełnione, aby pomiędzy Japonią a Koreą obecnie, no jednak ta sytuacja nieco, już nie mówię, że się rozwiązała, tak, ale żeby chociaż te relacje uległy pewnego rodzaju ociepleniu, jakaś szansa na takie porozumienie, oraz to, kto mógłby być największym zwycięzcą, bądź najwięcej mógłby stracić podczas tego trwającego, no jednak możemy nazwać to pewnym kryzysem, tak, na linii Seul. Jako historyk bardzo lubię gdybać, co będzie w przyszłości. Wydaje mi się, że za premierostwa Abe, który skręca mocno w prawo, ciężko będzie tutaj o jakiejś poprawy sytuacji. Nie wiem, jak jest w Korei, czy Korea też tak skręca w prawo. To się nie chce. Odwrotnie chwilowo. Odwrotnie chce się wypowiadać. Natomiast co może poprawić relacje? Ja myślę, że jakiś problem zewnętrzny, który by znowu sprawił, że Korea i Japonia by zawarły jakąś większą przyjaźń z rozsądku. To jeśli się cieszę, bo trochę nawiążemy do pytania, kto skorzysta, jakby dobrze. A, dobrze się wszystko ułożył. Pierwsza sprawa, jak jest klucz do rozwiązania tego problemu? No, tak.
akurat jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że obserwowaliśmy analogiczne problemy i polsko-niemieckie relacje są całkiem wygodnym narzędziem, żeby ewentualnie je zastosować, a jednocześnie, jak o tym mówimy, to w Korei jeszcze jakieś zrozumienie jest dla tego modelu, tak? Znaczy oni widzą, że Japończycy powinni bardziej przepraszać, więcej płacić i wtedy oni by się jakoś dali ubłagać. Natomiast Japończycy tego modelu niekoniecznie widzą plusy. Są tacy, którzy, i to teraz też jak rozmawiałem, by było widoczne, którzy mówią, że no, to może jest jakaś droga, ale jednak zawsze podkreślają, ale tu jest różnica między nami a relacjami tymi polsko-niemieckimi. No bo inną kwestią są relacje niemiecko-francuskie, które może bardziej Chiny i Japonię wydać się, chociaż też nie bardzo, no, ale tutaj te polsko-niemieckie relacje, no bo tak obiektywnie, no to mamy dwa kraje, które dużo gorzej się potraktowały, tak? Znaczy my jako Polacy myślimy, że my byliśmy źle potraktowani, tak? Bo nam 20-25% populacji zamordowano. No ale Niemcy, jakby się przyjrzeć, to straciły 22% terytorium. Więc to mi to terytorium rządzenie niemieckiego. Tak oczywiście w polskiej narracji no, stare piastowskie ziemie, no ale to było 1000 lat wcześniej, mniej więcej, tak? No więc mamy dwa skrzywdzone narody, prawda? I mamy proces, który dość sprawnie tę kwestię rozwiązuje, znaczy sprawnie, bo zajmuje to parę dekad, ale no jakoś tutaj to się udaje zrobić. Jednak piłka w tej grze jest mocniej po stronie niemieckiej. No bo to jak się coś dzieje złego, nawet tutaj ostatnio, prawda, jest rocznica wybuchu wojny, przyjeżdża i pani kanclerz, i pan prezydent, podkreślają, że to jest ich wina, przepraszają po raz kolejny. Jak nasza dyplomacja się wygłupi tam, prawda, i wystawi się na strzały, tak jak przy ustawie IPN, to jednak niemiecki minister spraw zagranicznych, prawda, podkreśla, nie, no sorry, ale Holokaust jest nasza wina, nie, to nie idzie tak Polacy. Tutaj polityki ze strony Japonii takiej nie widzimy. Oni uważają, przeprosiliśmy. Uważają też, że też są ofiarami. No to już jest podróż. Hiroshima, Nagasaki. No ale nie Koreańczyków, chociaż tak, są, oczywiście są ofiarami największej takiej no, humanitarnej katastrofy wywołanej przez człowieka, a w sposób świadomy. To oczywiście jest prawda. Natomiast no, daleko od tego, żeby iść w stronę tego no, przepraszania kolejnego, jakoś tam przyjęli, no to u nas był, przecież są lata 90, jest długo po zakończeniu dyskusji różnego rodzaju liczących rekompensat niemieckich, były istotnym kontrybutorem tego funduszu, który dla robotników przymusowych wypłaca odszkodowania. No i tutaj też Japończycy niechętnie do tego podchodzą. A to była droga do rozwiązania kryzysu, znanie niewielkim kosztem. Przecież tak strasznie dużo nie żyje tych robotników przymusowych. Można to było rozwiązać płacąc im przyzwoite odszkodowania. Pamiętajmy, że w Korei emeryci nie mają łatwego życia. Że jak ktoś był prezesem dużej firmy, to sobie i na emeryturze radzi. Natomiast emeryci, no to jest jedna z przyczyn masowych samobójstw wręcz w Korei. Tak, tak bardzo ciężka sytuacja socjalna osób, które zakończyły swoją karierę zawodową. Zapewne te grupy jakoś tam na siebie zachodzą. Co więcej, często są to zwolennicy prawicy w Korei, co pozwoliłoby łagodzić trochę nastroje tymi odszkodowaniami. No, także tutaj mamy jakąś tam drogę dla Japończyków. Oczywiście Koreańczycy, czyli moim zdaniem, natomiast Koreańczycy absolutnie też to wykorzystują. I tutaj ta rozmowa oni mają wszędzie tam w tym metrze te atrapy, prawda, żeby sobie wchodzić i przypominać sobie, że przecież tu nam, prawda, jest coś, co nam mogą zabrać. Oni, ja sam nieopatrznie protestowałem przeciw Japonii w Korei kiedyś, to jest główna ulica handlowa, Sobota, grupa młodych ludzi, która mi, może mi zagrał z nami w grę, no jest gra, że tu rzuć taką kosteczką. Oczywiście chętnie gram w różne gry z lokalsami, to pozwala potem porozmawiać. No,
rzucam tą kosteczką, szczęśliwie trafia tak, jak ma trafić, ja mówię, nagrodę, jest to jakiś cukierek czy ciasteczko, dają ciasteczko, a oprócz tego mówią, idź przeczytaj, co tam ci wypadło na tej kostce. Więc oczywiście napisane, doctor is a Korean territory. A w tym czasie ta grupa młodych ludzi z takim wielkim transparentem ustawia się za mną z tym właśnie napisem. No i robią reportaż, prawda, jak to wspólnota międzynarodowa popiera ich dążenia. Potem to gdzieś tam na YouTube'a przerzucają. Ja nie jestem typowym, może postacią, więc głośno tego nie czytałem po przeczytaniu po cichu, ale no, jakby jestem pod wrażeniem, że jakąś sobotę poświęcają. To są ludzie tylko 20, może parę lat. Czasem problem z określeniem wieku Koreańczyków. Więc tutaj, no to tak. Tak jest. Tutaj mamy te czynniki po obu stronach, które no, gdzieś zaczepki ze strony Korei Południowej i nieodpowiednia reakcja ze strony Japonii. Wykorzystywanie polityczne bardzo mocno tej historii po obu stronach. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że Niemcy też lepiej reagują na nasze zaczepki, prawda? Znów porównując tę sytuację, te nasze polskie, to nie zostanę tutaj uznany za może godnego polskiego nacjonalistę, jak to mówię, ale też nie jest to moim celem. Druga rzecz, kto by najbardziej skorzystał? Najbardziej skorzystałaby Korea. Więc tutaj dziwię się tym zaczepkom, ponieważ wszystkie analizy, które zostały przeprowadzone, wspólnie przez ośrodki z trzech krajów. Ja akurat się bardziej nie zagłębiałem w Korei, prawda, bo jak się mam w Kiebie, to Korea Institute for International Economic Policy, wskazują, że jakby to Korea, co nie jest zaskakujące, bo jest najmniejszą gospodarką, ma największą korzyść w przypadku liberalizacji dalszej, tak, budowy stref wolnego handlu czy wspólnego rynku, w tym niewielkim jeszcze zakresie trzech krajów. Wzrost PKB był prawie 5% wobec 1% i trochę w Japonii i Chinach, w każdym z tych krajów w przypadku dojścia gdyby doszło do tego porozumienia. To się wiąże z pytaniami obu panów. Oczywiście współpraca większa japońsko-koreańska mogłaby doprowadzić do naturalnego wzmocnienia pewnego balansu dla Chin w regionie, prawda? Co akurat Amerykanom bardzo mocno by było na rękę w kontekście budowy tej struktury, którą teraz nazywamy płat, czy Japonia, Australia, Indie. A Indie, Stany Zjednoczone, de facto gdzieś tam Singapur. O dziwo Korea nie jest w to włączona, a powinna być, jeśli są jakieś tam dalej pewne elementy takie geopolityczne gdzieś ustawię. Natomiast oczywiście w Korei formalnie nadal obowiązuje model związania tą dyplomacją mocarstwa średniego rzędu, power theory. Jak byłem w MSZ-cie 2 lata temu koreańskim, tam w rozmawiacie planowania polityki, no to oni na wszystkim mieli, prawda, to middle power i Park Geun-hye. To bardzo promowanie, czy ona rzeczywiście sama to robiła, to wygląda, może niekoniecznie. Natomiast formalnie Mundzień od tego nie odszedł, chociaż już nacisk jest dużo mniejszy. W podobnym czasie byliśmy, prawda, wczoraj. To ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Wreszcie. Ja jako wielki zwolennik wolnego handlu, to zaznaczę najpierw, jednak trzymam się założeń, teorii, które przekroczyły już model Smitha, czyli każdej kolejnej, prawda, od przewagi kooperatywnej poprzez jakieś tam modele dalsze, prawda, neotechnologiczne teorie itd. Jakby konkurencyjne modele gospodarcze w Japonii i Korei nie są przeszkodą, żeby oba te kraje na rynku azjatyckim współpracując odnosiły korzyści. I tak jak mówię, wchodzi się w te głębsze analizy. Są bardzo fajne, dokładne analizy zrobione, które sektory tutaj są problematyczne. To jednak wydaje się, że to nie jest problem. Znaczy, że ta polityka, chociaż wykorzystuje ten argument, że tam prawda, jest ta konkurencyjność, a nie jest, znaczy jest tym jednym, jednak tą główną siłą utrudniającą współpracę. Wreszcie, no, to prawda, Chińczycy coraz sprawniej sobie radzą, ale droga do jakby
prześcignięcia w zaawansowanych sektorach takich krajów jak Japonia czy Korea jest bardzo długa. To jest przynajmniej z 4-5 dekad, a na razie nic nie wskazuje, żeby taka możliwość była, ponieważ Koreańczycy wydają ponad 4% PKB na badania i rozwój. No, mają najwięcej patentów na osobę. Chyba nawet bezwzględnie przekroczyli już, jeśli chodzi o roczne liczbę tam złożeń patentowych Japończyków, tak? Wcześniej to była. To była Japonia. To wszystko w Chinach, mimo założeń tam tych ostatnich dwóch planów pięcioletnich, jest bardzo, bardzo no, jeszcze niezaawansowane. I jak my myślimy o wysokich chińskich technologiach, są sektory, gdzie sobie radzą, ale jak nie wiem, przemysł motoryzacyjny, sektory, które normalnie kojarzymy z Chinami, szybkie koleje, to są wszystko kupione technologie. Tak? Część osób uważa, że kradzione, to nieprawda. Oni kupują te technologie i większość dużych koncernów produkujących na przykład infrastrukturę i wyposażyć pociągi, to oczywiście te rzeczy sprzedaje, tak? A czasem tylko w Chinach mogą sobie je przetestować. No jak słynny pociąg magnetyczny, który do lotniska w Szanghaju dojeżdża, tak? To akurat w Niemczech nie było pobytu, w Chińczycy to mówili, tak, żeby wtedy to pokazać, tak? Teraz oczywiście Japończycy budują dużo większą linię opartą na tej technologii. Koreańczycy już mają malutkiego maglewa na lotnisku, prawda? Czy wokół lotniska jeżdżącego, ale to jest trochę inny typ kolei. No to tyle może na razie. Ja bym chciała przypomnienie tego pytania, mam wrażenie, że właśnie trochę zahaczyliśmy o te lotki i rozumiem, że warunki brzegowe dla rozwiązania sporu, czy jak możemy dalej z tej sytuacji wybrać i kto na to najbardziej traci, kto może zyskać i kto na tym najwięcej stracić. Ja bym tylko na chwilę tam jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać właśnie a propos tej analogii, prawda, niemieckiej, jak władze niemieckie obecnie postępują ewentualnie w kontekście wypowiedzi władz polskich. Pamiętajmy, że w 2015 roku było takie wielkie wyczekiwanie, no jednak okrągła rocznica, tak, 70 lat już po zakończeniu wojny na Pacyfiku. Wtedy zastanawiano się, co właśnie premier Abe może powiedzieć, tak, w tym takim swoim orędziu. I to, co okazało się, albo te takie najbardziej istotne rzeczy, które z niego wynikły, to to, że po pierwsze przez te 70 lat to już się naprzepraszano. Po drugie 80% społeczeństwa japońskiego to są osoby, które nie pamiętają wojny. Tak? Więc rozumiejąc i pamiętając to, co wydarzyło się w przeszłości, my powinniśmy jednak skupić się na tym, aby mimo wszystko iść w przód. To tyle takie krótkie dodanie ode mnie i już oddaję z powrotem głos, czyli predykcję, kto może stracić, kto może wygrać, jak te warunki możemy dostrzec. To ja powtórzę, co powiedział dr Grabowski w kwestii tego, że konieczne jest zaadresowanie tego problemu robotników przymusowych i ten fundusz, który został utworzony po wieloletnich negocjacjach zarówno strony niemieckiej, jak i samych przedstawicieli robotników, jak i firm niemieckich, które też dołożyły się finansowo. Ten fundusz to jest fundusz pamięci, odpowiedzialności i przyszłości, o ile się nie mylę. I on dalej jest w mocy i dalej działa i rozwija swoją działalność tak na innych obszarach pamięci o wojnie i edukacji o wojnie być może bardziej. To jest coś zaskakujące, o czym na przykład administracja amerykańska nie ma pojęcia. Jakby z moich rozmów ostatnio, jak miałam okazję być w Waszyngtonie i miałam pewne rozmowy w Departamencie Stanu, to jakby wszyscy otwierali oczy i nie mieli świadomości, że tak, Niemcy coś takiego wynegocjonowali. No jakby no tak trochę pod przymusem Clintona nawet, ale jakby nie mieli świadomości tego, więc na pewno konieczne jest zaadresowanie tej kwestii. Ostatnio, to już mówię o kwestii ostatniego tygodnia, ambasador koreański przy Japonii zasugerował, że strona koreańska chciałaby, ażeby takie negocjacje się odbyły. Oczywiście w ich mniemaniu byłoby lepiej, ażeby niemieckie korporacje, które odnosiły profity z tytułu wykorzystywania tej przymusowej pracy, były obecne w tych negocjacjach i również później wniosły finansowe kontrybucje. Natomiast oni nie stawiają tego jako warunku koniecznego do rozpoczęcia tych negocjacji. Więc tutaj ze strony koreańskiej jest takie
jest taki punkt do rozpoczęcia tych rozmów, natomiast na razie z tego co wiem nie ma odpowiedzi japońskiej. No był dzisiaj premier Lee Nakion, miał spotkanie premier koreański z premierem Abe, które trwało całe 20 minut, chociaż miało trwać 10, więc to już być może jest jakiś dobry sygnał. Przy okazji no, tych uroczystości związanych z, nie wiem czy mogę powiedzieć, intronizacją cesarza Naruhito. I również zgodzili się, że no coś trzeba w tej kwestii zrobić, natomiast nie wiemy jeszcze do końca co. Więc po pierwsze ta kwestia no jakiegoś rozwiązania wspólnego tego sporu ważne jest, bo tego nie było przy tej umowie w sprawie kobiet pocieszycielek z 2015 roku. Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek negocjacji, to one muszą być transparentne. To była umowa, którą wtedy podpisano właściwie znikąd. Nie było żadnych takich rozmów. Same te kobiety, czy ich przedstawiciele nie były włączone w żadne negocjacje. I wydaje mi się, że to było takim punktem zapalnym, zwłaszcza dla tych aktywistów koreańskich, którzy potem doprowadzili do zmiany decyzji prezydenta Moon Jae-ina w tej kwestii. Więc wszelkie negocjacje, które muszą się odbywać z włączeniem ofiar, czy też ich reprezentantów. No i w takiej bardziej transparentnej, przynajmniej moim zdaniem, w transparentnym ujęciu. Warto też zwrócić uwagę na takie małe sygnały, które mogą pomóc, bo ten spór wydaje mi się pokazał absolutny brak takiego przywództwa politycznego zarówno po stronie Moon Jae-ina, jak i po stronie Abe. Natomiast są na przykład grupy parlamentarne, zarówno w parlamencie japońskim, jak i w parlamencie koreańskim, które się zajmują tymi stosunkami dwustronnymi. I oni, przedstawiciele tych grup, spotykali się przy okazji różnych forów parlamentarnych przez cały rok, ostatnio we wrześniu w Kazachstanie, i mają również dwustronne rozmowy na temat tego, jak można polepszyć te relacje. No i oczywiście jest tutaj kwestia tego, że takie grupy parlamentarne nie mają zasadniczo dużego wpływu na decyzje podejmowane na poziomie przeprowadzania czy projektowania polityki zagranicznej. Natomiast no, wykazuje to taką potrzebę być może pewnej decentralizacji tych decyzji i włączenia jednak szerszego kręgu reprezentantów obu państw w te rozmowy. Więc tutaj widzę takie, powiedzmy, pole manewru. Jeżeli chodzi o to, kto najbardziej traci, kto najbardziej zyskuje, tracą na pewno ofiary tego, i od tego bym zaczęła, że tracą ofiary zarówno tego systemu pracy przymusowej, jak i systemu kobiet pocieszyciela, które, tak jak wspomniał dr Grabowski, zostały oba problemy absolutnie upolitycznione, nie tylko przez Japonię, ale w bardzo dużej mierze również przez Koreę, więc i oni pomimo tego, że no, próbowali już absolutnie wszystkiego, ciągle nie mogą się doprosić ani żadnej rekompensaty, ani takich przeprosin, które oni by, powiedzmy, uznali, że są dla nich wystarczające, to chyba się wiąże dla nich z takim procesem, który musi przejść przez japoński parlament i wtedy musi być zaakceptowany oficjalnie przez parlament, żeby dla nich może to było jakoś bardziej akceptowane. Natomiast osobiście sądzę, że już jesteśmy po tym etapie, że żadne przeprosiny już nie, właściwie nie będą tutaj, nie niosą wielkiej różnicy. Natomiast co wydaje mi się jest problematyczne teraz najbardziej, to jest taka kwestia, nazwałabym to nie może szarą strefą, czyli od momentu przejęcia władzy przez Abe po raz drugi w 2012 roku, a zwłaszcza od roku 2015, pojawia się takie przyzwolenie, powiedziałabym oficjalne, na kwestionowanie tych wydarzeń, na kwestionowanie udziału armii japońskiej w nich, na być może pojawił się taki sygnał, że być może trzeba zrewidować oświadczenie Kono i oświadczenie Murayamy, że może to było przedwczesne. I takie wprowadzanie takiej narracji dotyczącej tego, że te fakty nie są faktami, doprowadza mam wrażenie Koreańczyków do ciągłych protestów i zasadniczo do szału. I dlatego ten spór ciągle się nakręca. Budowanie narracji, historii zgodnie z racją stanu. Tak, edukacja patriotyczna, tak. Ja bym jeszcze tutaj chciał jedną rzecz dodać, że przecież z punktu widzenia Japończyków załatwienie tej kwestii i pocieszycielek, i przy tych przymusowych robotników nie załatwia problemu, ale otwiera nowe problemy.
bo przecież Korea Południowa nie jest jedna w kolejce. Korea Północna w ogóle... Problem z punktu widzenia Korei Północnej, sprawa reparacji nie była nigdy załatwiona. A przecież w kolejce jeszcze mogą stanąć Filipiny, Indonezja, więc Chiny, oczywiście Chiny, więc Japonia no, ma takie poczucie, że jeżeli ustąpi, to wtedy ruszy lawina, a no, jej pozycja no, już nie jest taka silna jak dawniej. No, dlaczego Korea Południowa mogła wydać werdykty Sąd Najwyższy, bo już jest po prostu, państwo już jest ekonomicznie na tyle silnie, się może postawić. Nie wiem, czy tu coś mogę dodawać, ale faktycznie to wcześniej padało takie pytanie, czy inne kraje też zwracają na to uwagę. Te słabe nie, Chiny trochę, ale te słabe kraje, słabe myślę o Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jak się z kimś rozmawia, to padają stwierdzenia, które nam się wydają zabawne. Także a propos właśnie II wojny światowej, jak jest przykro ze względu na II wojnę światową, to znaczy my myślimy, że jest im przykro, bo wywołali II wojnę światową, natomiast oni myślą, że przegrali, więc jest im przykro. Sorry about the war. Ale też w 2015 roku, jak Abe sobie utworzył taki panel historyków, który miał stworzyć taki raport dotyczący stanu rekonciliacji z Japonii, z innymi państwami, to oni doszli w tym raporcie do tego wniosku, że generalnie rekonciliacja z państwami, które są od nas geograficznie dalej, udała nam się bardziej niż z sąsiadami. Więc jakby to również był taki dość ciekawy czynnik, który oni w tym raporcie końcowym wtedy wypracowali. Jeszcze się odnoszę. Odniosę troszkę do tej kwestii grup parlamentarnych, a może w innym rzeczy. Paradoksalnie jednak mamy do czynienia z centralizacją władzy w Japonii. Abe jest wręcz o dyktatorskie zapędy oskarżany. Kancelaria premiera została bardzo mocno wzmocniona. Zrobił to w sumie Hatoyama i jego dwaj następcy z Partii Demokratycznej w pewnym zakresie, a Abe, jak twierdzi, tylko wykorzystał te zmiany, które tam zaszły i nie zmieniał. Natomiast no, piłka jest absolutnie po jego stronie teraz, tak? Bo polityka zagraniczna wyszła mocno z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nawet Meti rola jest już słabsza, prawda, niż była wcześniej w stosunku do samej kancelarii, która stała się takim imperium. To oczywiście wiąże się z całym systemem politycznym Japonii, o którym państwo świetnie wiecie, gdzie ministerstwa były udzielnymi królestwami wcześniej i w zasadzie jest dobrą zmianą związaną z frakcyjnością polityki wewnątrz Partii Liberalno-Demokratycznej. To były, dostawało się ministerstwo w nagrodę za to, że coś tam się zrobiło, no i ten minister już sobie tam rządził tak, jak miał rządzić. A Hatoyama próbuje to zmienić, też zmienił trochę, a Abe na tym odbudował bardzo silną pozycję kancelarii. Tutaj słowo premier koreański zawsze dla mnie brzmi bardzo zaskakujące. Ja wiem, że taka pozycja istnieje. On chyba akurat już w nowej stolicy rezyduje, bo jak tam były dwa razy, to jest taki znak do kancelarii premiera. Absolutnie nie ma żadnej pozycji, moim zdaniem, jeśli chodzi o jakiś taki wpływ polityczny, jest tak zarządzający trochę administracją, prawda? Więc wysłanie go też świadczy o... Paradoksalnie uważam, że to był bardzo dobry ruch, że Moon Jae-in został w domu, ponieważ Inakio ma bardzo silne związki z Japonią, mówi świetnie po japońsku, więc jakby to jest, to był taki gest. On odwiedził w ogóle w trakcie tej wizyty centrum koreańskie w Japonii i uczył tam przez chwilę koreańskiego tych Japończyków, którzy tam akurat się nominęli, więc to był taki bardzo PR-owo, uważam, bardzo dobry, zwłaszcza, że przez 10 minut spotkania, które oni tam mieli, bo Abe miał absolutnie dyplomatyczny maraton w związku z tymi uroczystościami, nie wydarzyłoby się nic przełomowego. To może być prawda, chociaż ja to traktuję jako nie wyrażenie, powiedzmy, najwyższego uznania dla tego spotkania. To prawda, do ostatniej chwili nie wiadomo było, tak, z Korei w ogóle pojedzie, bo oni tego nie wypłacali specjalnie. Ale o tym drugim aspekcie może nie myślałem, a jest to słuszne. Tak, czyli możemy zauważyć, że rozmowy się toczą, także jest choćby w grupach parlamentarnych, tak? Także jest pewnego rodzaju nadzieja, że no, nie, dopóki trwa dialog, tak? Nawet jeżeli on jest nieco zmarginalizowany,
to jest szansa, że to ocieplenie albo to opamiętanie się, tak, ponieważ bardzo wiele słów tutaj padło odnośnie tego, że ten konflikt może być, czy też jest wykorzystywany po prostu do partykularnych interesów wewnątrz Japonii, czy też wewnątrz Korei. Tym samym minęły godzina i 56 minut, także bardzo chciałbym podziękować Państwu, w szczególności, którzy zdecydowali się, zechcieli wziąć udział w naszej debacie, Państwu, którzy wytrwali do końca jako prawda, kameralne grono. No i oczywiście zaprosić na kolejne debaty organizowane przez Asia Explained. Państwo też nie widzą, ale tutaj na naszym akurat stole jest Samsung i jest Xperia, także powiedzmy, że dwa kraje są w jednym miejscu i miejmy nadzieję, że też jakoś ta analogia sprawi się w przyszłości. Dziękuję. W takim razie bardzo. Dziękuję.